chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Fiata Grande Punto. Samochód pochodzi z 2006 roku i wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1.4 i mocy 77 koni mechanicznych. Silnik ten to trwała i prosta jednostka, stosowana na Fiacie od naprawdę wielu lat. Główną zaletą tego silnika są niskie koszty serwisowania oraz niskie spalanie. Auto mimo upływu już 15 lat prezentuje się naprawdę nowocześnie. Warto zwrócić uwagę na wysoko posunięte lampy ku masce oraz specyficzny grill przedni. Na tylnych błotnikach znajdziemy naklejki informujące o tym, kto zaprojektował ten samochód, a dokładnie Giugiaro. Tylne lampy umiejscowione są na słupkach C. Wlew paliwa zamykany jest na kluczyk. Realistycznie wyglądają lusterka wychodzące z drzwi. Lusterka również są duże, naprawdę przyjemnie się na nich cofie. Samochód jak na klasę aut miejskich jest duży i pojemny. Ma 270 litrów pojemności, a tylna kanapa jest zielona i składana. Jak widać, spokojnie mieszczą się tej opony. Z sobie rąk od wewnętrznej strony zamontowana jest łapka do zamykania klapy bagażnika. Środek jest ładny, uszanowany i nowoczesny. Kokpit jest mocno pochylony. Oraz warto zwrócić uwagę na połączenie srebrnego elementu z czarnym kokpitem. Fotele są wygodne i nie męczą nawet na dłuższych trasach. W boczku drzwi pasażera znajdziemy półeczkę na drobne do koszyka oraz taki podłużny schowek. Na konsoli środkowej znajdziemy miejsce na portfel bądź telefon oraz miejsce na dwa kubki z napojami. Kolejna wnęka jest po środku oraz z tyłu mamy kolejne miejsce na kubek z napojem bądź tak zwaną przenośną zapalniczkę, czy popielniczkę. No i w środkowym znajdziemy również 12 gniazda 12 V, do którego możemy podłączyć na przykład nawigację. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy panel do sterowania komputerem pokładowym. Możemy przez nią na przykład wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. Jest regulacja wysokości świateł, światła przemigielne tylne oraz, tak jak mówię, wszystkie funkcje komputera. Poniżej znajdziemy półeczkę, do której możemy wrzucić na przykład portfel. Szyby przednie i lusterka sterowane są elektrycznie. Kierownicę możemy regulować w dwóch płaszczyznach. Na głębokość, jak i na wysokość. Zegary są proste i czytelne, a na środku znajdziemy komputer pokładowy pokazujący średnią prędkość, czas podróży, odległość, zużycie średnie paliwa, prędkość średnią oraz czas podróży. Wszystko oczywiście w języku polskim. Przebieg naszego egzemplarza to 140 tysięcy km. Warto zwrócić uwagę na kierownicę. Mamy tutaj przy tym przebiegu naprawdę znikome zużycie. Na kierownicy również znajduje się system wielofunkcyjny. Mamy tutaj system sterowania radiem oraz systemem głośno mówiącym Blue & Me. System głośno mówiący łączy się z telefonem poprzez Bluetooth i wszystko sterujemy właśnie tutaj z koła kierownicy. Auto wyposażone jest w poduszkę powietrzną kierowcy, poduszkę powietrzną pasażera oraz przednie kurtyny powietrzne. Na konsoli środkowej znajdziemy nadmuchy, a pod nimi przyciski do otwierania bagażnika, do sterowania centralnym zamkiem, światłami awaryjnymi oraz przycisk do włączenia wspomagania elektronicznego City. Dzięki niemu po włączeniu oświeca nam się kontrolka w lewym rogu zegarów i możemy kierownicą kręcić dosłownie jednym paluszkiem. Siła wspomagania też dopasowuje się do prędkości jazdy. Im jedziemy szybciej, tym siła wspomagania się zmniejsza. Im jedziemy wolniej, tym siła wspomagania się zwiększa. Po wyłączeniu tego przycisku wspomaganie działa klasycznie w każdym samochodzie. Poniżej znajduje się oryginalne radio fabryczne wbudowane
Warto zwrócić uwagę, iż odtwarza MP3. Nie w każdym modelu Grande Punto występowało radio z MP3. A poniżej panel do sterowania nad muchami. W zasłonce przeciwsłonecznej znajdziemy lusterko. Sowek jest dosyć duży i pojemny. Warto też zwrócić uwagę, że znajduje się tutaj miejsce i gniazdo USB, dzięki czemu możemy odtwarzać muzykę właśnie z pendrive'a. Gniazdo ukryte jest tutaj u góry kokpitu, w tym miejscu. Do auta posiadamy komplet książek serwisowych. Tak jak prędzej wspomniałem, pod maską znajduje się prosty konstrukcyjnie silnik 1.4 w mocy 77 koni mechanicznych.